To najstarsza osoba, która pokonała COVID w tym szpitalu Poznań. 101-latka wygrała z COVID-19. Właśnie opuściła szpital. 101-letnia pacjentka opuściła szpital tymczasowy znajdujący się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Lecznica poinformowała, że jest to najstarsza osoba, która pokonała COVID-19 w tym szpitalu. Działający na Międzynarodowych Targach Poznańskich szpital tymczasowy dysponuje obecnie 356 miejscami dla pacjentów rozlokowanych w trzech targowych halach. Za jego działanie odpowiada Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego imienia K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Szpital poinformował, że 101-letnia pani Aniela opuściła tymczasową placówkę po 19-dniowym pobycie. W mediach społecznościowych lecznica opublikowała zdjęcie pacjentki w otoczeniu personelu medycznego oraz życzenia zdrowia. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w sobotę 2530 przypadków zakażeń koronawirusem u mieszkańców województwa wielkopolskiego. Minionej doby w regionie z powodu COVID-19 lub chorób współistniejących zmarło 51 osób.